towary przemycane przez granicę. Nasze tereny nie były terenami dogodnymi do toczenia walk powstańczych z uwagi na duże zurbanizowanie i małe poręcze leśne. Jednak oddziały ryzykowały podejście pod granicę po to tylko, by uzyskać broń. Między innymi najsłabniejszy w tym rejonie oddział przesłuchania te były bardzo brutalne. To nie tylko Niemcy pospili się w czasie II wojny nad zatrzymanymi. Tak samo carscy żołdacy nie mieli w tym skrupułów. Często patriotów. Proszę pana fotografa, 25 można powiedzieć, to było dożywocie. I dlatego żołnierz rosyjski swojego kompana z oddziału traktował jak rodzinę. Dlatego tak mocno walczyli, osłaniali się nawzajem. Praktycznie nie mieli innych szans na rodzinę. Bardzo mało ludzi, praktycznie 10% doczekiwało zwolnienia do rezerwy. Reszta ginęła na pole walki lub umierała z chorób. Widzicie państwo, są znoszeni rany. Wtedy nie było bandaży elastycznych, używano tak zwanych szarpi. Co to były szarpi? Szarpi był to króciutko rozrywany materiał, który był coś w rodzaju waty. Żołnierz miał taki drobny szarpi zawsze w kieszeni, jak teraz batronek osobisty. I przykładem następnie obandażowywano płótnem, bawełnianym.